Ty, a co ty się to tak cieszysz? Mam leśne rozdanie. Ty, no to weź, że mnie też na to zapisz. Na co? No drewno do kominka to się przecież przyda, nie? Ty, tylko powiedz ty mnie, to tak na legalu, czy nikomu nie mówić? O czym ty gadasz? No teraz to wymyślają, że nie można tam drzewa bez pozwolenia ścięć czy coś. No to ja wiem normalnie, czy można podawać dalej, że dostęp do drewna mamy, czy nie podawać. Grę leśne rozdanie mam, a drzew dobrze, że nie wolno wycinać. A, tego no, to nic, nieważne no. Cześć, z tej strony Amator Planszówek. Ostatnio na moim kanale opowiadałem wam o grach z drzewami. I dzisiaj chciałbym wam przybliżyć jeden z tych tytułów. Tytuł, który mam wrażenie, że przeszedł troszkę bez echa, a przynajmniej mówi się o nim troszeczkę mniej niż o innych grach. Leśne rozdanie. W swoich założeniach i zasadach bardzo prosta gra karciana o naturze, czyli kolejny tytuł ładny, ze zwierzątkami, bardzo zielony, teoretycznie relaksujący. Tylko czy to wszystko przekłada się na dobrą grę? Czy faktycznie warto po ten tytuł sięgnąć? I czy powinno o niej być głośniej? Porozmawiajmy sobie o tym. A co w ogóle robimy w leśnym rozdaniu? Tutaj, wbrew tytułowi, nie rozdajemy drewna, drzew, nie prowadzimy wycinki, tylko w zasadzie prowadzimy szkółki leśne i sadzimy sobie te lasy. I gra w swoich założeniach jest niezwykle prosta. W zasadzie w pudełku znajdziemy tylko planszę i talię kart. Plansza jest tak naprawdę ryneczkiem dobierania, a no, w talii kart znajdziemy wszystko, co potrzebujemy do rozgrywki. No i w swoich zasadach, w fundamencie ten tytuł jest bardzo prosty, ponieważ każdy gracz w swojej turze może albo dobrać dwie karty z polany, na której są odkryte karty, albo ze stosu dobierania, czyli zakryte, albo jedną stąd, nieważne. Jako swoją akcję w swojej turze może dobrać dwie karty. Drugą akcją, jaką może wykonać, w sensie albo tą, to jest zagranie karty. No i tutaj mamy trzy rodzaje kart. Mamy drzewa, no bo w końcu sadzimy drzewa, więc musimy mieć te drzewa. I mamy karty zwierząt, które są podzielone pionowo i poziomo. O co tu chodzi? Tak, jak zagrywamy kartę, musimy zapłacić jej koszt. W lewym górnym rogu danej karty zawsze mamy koszt zagrania takiej karty i tym kosztem jest odrzucenie z ręki odpowiedniej ilości kart. Odrzucamy karty, zagrywamy, więc to jest bardzo ciekawa mechanika, którą w zasadzie całkiem lubię, kiedy musimy ponosić jakiś właśnie taki koszt zagrywania kart. No i zagrywamy tę kartę przed sobą. Drzewa, no to jest nasz las. Zwierzęta, jak zagrywamy, to wybieramy sobie, którą połówkę karty chcemy zagrać i ponosimy koszt tej połówki karty. Zagrywamy ją, wsuwając pod drzewo. Pod każdym drzewem mogą się znajdować cztery karty. Dwie po bokach, dwie góra-dół. Więc jak zagramy jedną z góry, nie możemy już zagrać kolejnej z góry, chyba że jakaś karta pozwala nam na to, że może być więcej kart z danej strony. Ale ogólnie zasada jest taka, że przy każdym drzewie mogą się znajdować cztery karty po jednej z każdej strony, z każdej krawędzi karty. No jak się pewnie domyślacie, jak dokładamy te karty, to one nam przynoszą jakieś punkty. I tutaj cała rozgrywka polega na tym, że odpowiednio łączyć te karty w taki sposób, żeby na koniec zebrać jak najwięcej punktów. I tyle. To jest cały fundament rozgrywki. Tak gramy aż do końca gry. Więc powiecie, no dobra, proste, banalne, czy w jakiś sposób jest to wymagające? No i tutaj zaczyna się prawdziwa magia tej gry. Chociaż generuje ona też pewne problemy, od których niektórzy gracze mogą się odbić, bo jak usłyszeliście, zasady są naprawdę banalne. No i właśnie, ktoś może sięgnąć po ten tytuł, na zasadzie słyszał, że okej, to są całe zasady, to jest prościutkie, spoko, siądę, zagram. I tutaj malutki zgrzyt, bo musicie wiedzieć, że to jest jedna z tych gier, które mają proste zasady, ale to jak się w nią gra, to co ona ma do zaoferowania, poznajecie w trakcie rozgrywki. Ten fundament rozgrywki jest prosty, ale wszystko, co tu się dzieje, to tak naprawdę ma oparcie w kartach i w miarę rozgrywki dopiero poznajemy to, co tutaj się dzieje, to, jakie mamy możliwości. Praktycznie każda karta, którą zagrywamy, daje nam coś. I tak, większość kart ma jakieś efekty, które kiedy zagramy tę kartę, to ten efekt się dzieje. Na przykład możemy dobrać kolejną kartę, możemy zagrać jakąś kartę, możemy coś gdzieś przenieść.
Więc tutaj mamy pierwszy trik. Drugi trik jest taki, że mamy tutaj bonusy. I teraz tak, zagrywając jakąś kartę, jeżeli ona ma na sobie, oprócz zwykłego efektu, ma też bonus jakiś dodatkowy, to to jest akcja, która nam daje jakąś mocarną umiejkę. Coś teraz więcej możemy zrobić. Dobrać więcej kart, zrobić jakiś kolejny dodatkowy ruch, coś gdzieś tutaj poprzestawiać. To jest bardzo mocne, ale żeby to uruchomić, musimy zagrać karty w takim kolorze, w jakim wskazuje bonus. Czyli te, które odrzucamy, muszą mieć taki sam kolor bądź symbol, bo tak, tutaj duży plus, jeżeli macie problemy z rozpoznawaniem kolorów, nic się nie martwcie, każdy kolor na karcie, który jest istotny, jest oznaczony także jakimś symbolem i bonusy, które są na kartach, to są kolory, które są kolorem danej tej karty, więc same bonusy są oznaczone lornetką, ale to jest taki kolor, jaki widnieje na karcie, którą właśnie uruchamiacie. I tam przy tej karcie widnieje symbol tej karty, więc tutaj spokojnie ogarniecie. Natomiast tak, tak jak mówię, mamy te bonusy i teraz musimy zagrać karty w takim kolorze, zapłacić koszt tej karty kolorem takim, jak jest ten bonus, dopiero wtedy musimy to zagrać. Czyli już mamy kolejną rzecz, której musimy się tutaj nauczyć. No i teraz tak, te symbole właśnie. Na początku część ikon, które tu są, mogą być problematyczne i przez pierwsze rozgrywki będziecie się uczyć, tym bardziej, że czasami tutaj jest zróżnicowane to, skąd możemy coś dobrać, skąd dołożyć. Trzeba się tego nauczyć i to jest gra, którą tak, od razu jak siądziecie z kimś nowym czy coś, to powiecie to, co powiedziałem na wstępie, jak tu się gra. Wszyscy wiedzą, ale potem będzie wymagana przynajmniej jedna z dwie rozgrywki po to, żeby wdrożyć sobie te wszystkie zasady. Dlatego przy pierwszej rozgrywce możecie się poczuć tak trochę, nie do końca wiem, co robię, trochę mnie to męczy, te ikony tutaj, to dobra, co ona robi, tu muszę sprawdzić w instrukcji. Teraz tak, mamy w instrukcji jedną stronę, gdzie są opisane te akcje. I tak, niby są, natomiast część akcji jest taka, że jak na to popatrzycie, to też mimo wszystko musicie się zastanowić, co dokładnie coś robi. Część tych akcji na kartach jest opisowa, nie przez ikonografię, więc tutaj jest teoretycznie łatwiej, ale też niektóre opisy są takie, że trzeba troszkę dokładniej przeanalizować, co tu się dzieje. I tutaj jest rozwiązanie, które też może się Wam podobać, ale nie musi się Wam podobać, ponieważ tak jak powiedziałem, główne akcje są rozpisane na stronie instrukcji jednej, więc instrukcję sobie weźmiemy, zobaczymy, aha, dobra, to robi to, już wiem, ale już konkretne karty wszystkie może dojść do problemów interpretacyjnych i tutaj mamy aż 14 kart pomocy, które sobie rozkładamy na stole, tak żeby każdy miał do nich dostęp i alfabetycznie jest opisany każdy gatunek, każdy rodzaj karty, jaki występuje w grze, więc tylko sobie szukamy kartę, bierzemy ją i czytamy dokładny opis, co tu jest. I tak, to jest świetne, że są te opisy, ale zdaję sobie sprawę z tego, że niektórym z Was mogłoby być wygodniej czytać instrukcji. Mi osobiście ten motyw z kartami się podoba, ponieważ po prostu wyszukuję sobie alfabetycznie tę kartę, którą chcę sprawdzić. Biorę sobie ją tylko, wygodnie czytam, nie przekładam gdzieś tego papiura wielkiego. Szkoda tylko, że nie ma kart pomocy dla każdego z graczy, gdzie są opisane te główne akcje. To też by było bardzo pomocne i to takie rozdwojenie jest elementem takim troszeczkę dyskusyjnym w tej grze. Natomiast tak jak mówię, chociaż zasady tej gry są bardzo proste, to jest to gra, którą będziecie musieli ograć raz, dwa razy, żeby zaskoczyć, że dobra, już te wszystkie ikony Wam się kojarzą, co jest co, już wiecie gdzie i jak, już łapiecie, macie rzut okiem na obszar gry i wiecie, co tu się dzieje, rzucacie okiem na swoją rękę, wiecie, co się dzieje i już kombinujecie tylko nad tym, jak wycisnąć punkty, a nie nad tym, co to w sumie tu faktycznie robi i nie macie już tego poczucia wtedy takiego, że troszeczkę nie ogarniam, co tu się dzieje, bo jest tego za dużo, bo tak naprawdę nie jest tego za dużo, jest tego odpowiednia ilość, odpowiednia satysfakcjonująca ilość. No i właśnie, jak wypada rozgrywka w Leśne Rozdanie? Czy mimo tej prostoty ona jest angażująca? I tu Wam od razu powiem, że tak, jest to wszystko tutaj świetnie przemyślane. Mamy grę, która wygląda bardzo ładnie. Jak ją wyłożycie, to jest taka sielaneczka nad stołem. Umysł Wam się relaksuje i łatwo przestawia się na to, co tu mamy do kombinowania, a jest nad czym kombinować. Bo tak, mamy
karty na ręce. I teraz tak, mamy limit 10 kart na ręce i to jest bardzo dobre, raz, że nie kisimy tych kart nie wiadomo ile, a dwa, że mamy jednak ten limit na tyle duży, że jest cały czas w czym wybierać. Nie ma opcji, że się gdzieś zablokujemy. To, co jest fajnym motywem, każda karta, oprócz tego, że może być drzewem albo zwierzęciem, możemy ją zagrać rewersem do góry i to wtedy jest sadzonka, wokół której też możemy dodawać karty. Ona jest po prostu drzewem bezgatunkowym. Ona nam się nie liczy do żadnych tam punktów, sama z siebie też nie daje punktów odpowiednich, chyba że jakaś karta pozwala na to, żeby za nią zapunktować, jakaś inna. No i wtedy dostajemy kartę, którą darmowo sobie zagrywamy i możemy wokół niej budować te karty, które mamy na ręce. I teraz tak, mamy tutaj nad czym kombinować. No bo teraz tak, czy zagrać w tym momencie drzewo? Każde drzewo, każdy gatunek drzewa punktuje za coś innego, więc musimy kombinować, w jakie zestawy drzew chcemy iść. Czy chcemy iść w różnorodność, czy w jakieś konkretne gatunki. Teraz tak, zwierzęta, które tu mamy, mają punkty same z siebie, że coś nam dadzą jakieś punkty. To są tylko niektóre zwierzęta, bo niektóre zwierzęta, które dogrywamy do naszych drzew, boostują nam punkty za coś innego. Na przykład podbijają nam wyniki danych drzew. Inne zwierzęta dają nam punkty za obecność jakichś konkretnych zwierząt lub grup zwierząt w lesie. Jeszcze inne dają nam punkty tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli jakieś konkretne zwierzęta znajdą się w lesie. Inne zwierzęta nie dają nam punktów, ale pozwalają nam za każdym razem, jak coś dogramy do naszego lasu, to coś dodatkowo zrobić, coś ewentualnie pozyskać, jakieś bonusy. Więc jest tu tego sporo. Naprawdę możliwość na kartach jest niesamowita. I tutaj jest taka mocarna karta, niedźwiedzia, król lasu, który po prostu jak w odpowiednim momencie go zagracie, to jesteście w stanie haratnąć naprawdę dużo punktów. I on tyczy się kart jaskiń. Tutaj minusik gry, ponieważ mamy karty jaskiń. One nam przynoszą punkty, jeżeli na nich znajdą się karty. Ale jak te karty tu trafiają, tego nie ma opisanego w instrukcji. Dlatego jak zaczynaliśmy grę, to było takie, dobra, każdy ma dostać taką kartę. Co z nią robimy? W sumie nie wiem. Aha, spoko. Okazuje się, że są karty, które wykorzystują te karty jaskiń. Szkoda, że nie ma tego jasno wpisanego w instrukcję, ponieważ znajdą się osoby, które mogą się nie domyślić tego, jeżeli są mało ograne, mogą się nie domyślić tego, że pewnie gdzieś na kartach będzie wyjaśnione. Tylko przed rozgrywką już spanikują, po co im te karty, czego nie znaleźli w instrukcji, będą siedzieć i wertować, co jest. Albo ja po prostu w instrukcji tego nie zauważyłem, no ale brakowało mi jasnego, czytelnego opisu, że te karty każdy ma dostać i są w talii karty, które sprawiają, że to wykorzystamy. No i dobra, powiecie, okej, czyli mamy tutaj różnorodność kart z różnymi zależnościami punktującymi, budujemy sobie silniczek punktowy, spoko, spoko, ale czy to jest takie wielce odświeżające? No słuchajcie, to jeszcze nie koniec zabawy, ponieważ, tak jak wspomniałem, mamy polankę. Mamy polankę, na której pojawiają się odkryte karty. I tak, one się pojawiają za każdym razem, kiedy jakiś gracz zagra drzewo, to wtedy z talii wykłada tutaj odsłoniętą kartę, ale one też się pojawiają wtedy, kiedy my płacimy koszt za zagranie kart. Więc wpada nam tu ten element, że chcemy zagrać jakąś swoją kartę. Normalnie byśmy wybrali jakieś karty, które tam są nam niepotrzebne i zwyczajnie byśmy je odrzucili na stos kart odrzuconych. Ponieśliśmy koszt, zagrywamy. Ale tutaj te karty, które odrzucamy, nie lecą na stos kart odrzuconych. One trafiają na polanę odsłonięte i od tego momentu inni gracze mogą z nich skorzystać, a to oznacza, że my zagrywając musimy się zastanowić nie tylko nad tym, czy te karty były nam potrzebne, czy niepotrzebne, ale też nad tym, czy jak je tam wystawimy, to czy przypadkiem nie damy rywalom łatwego zarobku punktowego. I teraz nam wchodzi ten element, że musimy obserwować lasy wszystkich graczy. Musimy się orientować, co się dzieje na stole i musimy podejmować decyzję, czy warto nam akurat te karty odrzucić. Może jednak je zachować dla siebie, może jednak wykombinować coś innego. To jest fantastyczny element, który podkręca tutaj rozgrywkę. Zresztą mamy też karty drzew na przykład, które też nam dają punkty, jeżeli będziemy mieli konkretnych drzew u siebie najwięcej na przykład, więc też musimy się orientować, co się dzieje ogólnie na stole i ten element bardzo mi się podoba i to tutaj troszkę odchodzi od schematu, że jest to taki
Całkowicie sielankowy samograj, w którym gramy tylko na siebie. Nie ma tu negatywnej interakcji jako takiej, ale musimy uważać na to, co robią gracze. I z drugiej strony teraz gracze, którzy nie są aktywni w danym momencie, to nie siedzą, nie patrzą sobie w sufit, ale już teraz, w tym momencie analizują, co mają na ręce, analizują, co jest na polanie. Jak wpada tutaj karta jakaś, albo karty od rywala, które nagle, o kurczę, dobra, to mi teraz zmienia całą taktykę. To sprawia, że jesteśmy cały czas zaangażowani w rozgrywkę, a dzięki temu ta gra się nie dłuży. Ona bardzo płynnie idzie, zresztą ona sama cały czas całkiem płynnie idzie i w miarę im dłużej będziecie grali, tym szybciej ona będzie szła. I tutaj też gra jest zbalansowana między różne ilości graczy, bo różne ilości kart odrzucamy przed rozgrywką, to jest in plus, dobrze się skaluje. Natomiast uważam, że im więcej graczy, tym ciekawiej, ponieważ wchodzą nam tutaj emocje związane z tym, co nam trafi na polane. Jest tego więcej, ten przemiał kart jest większy. No i zasadniczo tak wygląda ta karta. Siedzimy sobie, planujemy, zbieramy karty, te karty przekuwamy na to, jak wygląda nasz las. Strategicznie sobie kombinujemy, rozgrywka jest całkiem płynna, przyjemna i wtedy wypada pierwsza karta zimy. I się zaczyna niesamowity, emocjonujący wyścig o to, czy zdołamy zmaksować wszystkie punkty, bo o ile w tej pierwszej fazie rozgrywki możemy sobie podejść do tematu tak faktycznie troszkę na spokojnie, budować sobie ten nasz las, stawiać jego fundamenty, tworzyć jakąś bazę do tego, żeby ona punktowała. O tyle, mamy tutaj mechanikę kończenia rozgrywki, która bazuje na tym, że przed rozpoczęciem zabawy talię kart dzielimy na trzy części. Dwie karty zimy wtasowujemy w jeden z tych stosików. Następnie na jego szczyt nakładamy kartę zimy i pozostałe dwa stosy nakładamy na niego. I to jest przygotowana talia do gry. Więc pierwsza karta zimy odlicza nam do końca rozgrywki, ale my nie wiemy, kiedy ten koniec rozgrywki nastąpi. To dosłownie mogą być dwie kolejne dobrane karty, jak mamy pecha z tasowaniem, a może ta rozgrywka jeszcze potrwać całą jedną trzecią talii. I w tym momencie cała zabawa nabiera rumieńców, ponieważ nagle z tego spokojnego budowania naszego fundamentu przeskakujemy do fazy, w której musimy wymaksować jak najwięcej punktów, bo nie wiemy, czy nasz ruch będzie naszym ostatnim, czy może jeszcze z powrotem do nas wróci. Więc musimy z każdym swoim ruchem wycisnąć jak najwięcej punktów z tego naszego silniczka, który tutaj budujemy. Nie możemy sobie pozwolić na przestoje. Chyba, że lubimy bardzo tą zabawę w Push Your Luck i zaryzykujemy, że jeszcze gdzieś tam może będzie karta, która przyniesie mi po prostu dwa razy więcej punktów. Muszę na nią trafić, bo wiem, że ona tam gdzieś jest, uda mi się i teraz czy mi się uda, czy mi się nie uda, ponieważ kiedy wypadnie trzecia karta zimy, kiedy ktoś w dowolny sposób ją wyciągnie, czy to dobierając na rękę, czy to wykładając na polanę, gra się kończy w tym momencie. Koniec, nie ma już więcej ruchów, nie kończymy rundy, nie, to jest koniec, podliczamy punkty. I ta ostatnia faza jest po prostu fantastyczna, nie tylko dlatego, że każdy próbuje wycisnąć punkty, ale też zaczynamy się bawić tak, że dobra, robić swoje ruchy w ten sposób, żeby nie dobierać kart stali, kombinować, żeby jednak ich stąd nie dobrać, bo każdy dociąg kart tutaj grozi tym, że kończymy rozgrywkę i koniec, nie ma więcej punktów. To jest po prostu świetne. To, co zaczynają gracze robić przy tej grze, jest fantastyczne. Naprawdę, tutaj się pojawiają takie emocje, jest stresik z tym, skończy się, nie skończy. I to jest świetne. To, że ta gra po takiej totalnej sielance nagle przechodzi w taką dynamiczną rozgrywkę, jest fantastyczne. I powiecie, dobra, ktoś może sobie po prostu haratać te karty, bo policzył sobie coś tutaj mniej więcej, ile punktów zgarnie i dobra, byle tylko zakończyć grę. Niby tak, ale to jest też kolejna cecha tej gry, w której te silniczki, jak tu budujemy, jest taka ilość rzeczy, za które możemy punktować. Są takie możliwości kart, że naprawdę ciężko do ostatniego momentu, w zasadzie do podliczania punktów, wyliczyć, kto tak naprawdę wygra. Różnice tu mogą być minimalne i to różnice minimalne przy graczach, którzy jeden ma naprawdę cztery drzewka obudowane zwierzętami, a jeden to ma las taki, że wow, po horyzont, a jednak te drzewa nie miały nic, co by im boostowało wyniki, więc podliczenie tego wszystkiego wcale nie jest takie łatwe. Musiałby tu siedzieć naprawdę niezły umysł matematyczny i głównie musiałby się skupić na liczeniu co chwilę punktów rywali, zamiast siedzieć i kombinować nad tym, co sam ma zrobić. Więc to nie do końca tak.
ta ostatnia faza gry po prostu robi robotę i jest fantastyczna. I cała ta gra jest naprawdę bardzo dobra pod względem mechaniki rozgrywki, pod względem tego, jaka jest. Jest świetna. Bardzo Wam ją polecam spróbować, ponieważ pod tymi prostymi zasadami kryje się naprawdę sporo głębi kombinowania i ja jestem nią zachwycony. Natomiast zdaję sobie sprawę, że jest to rozgrywka, która może nie do każdego przemawiać. Nie każdy może chcieć uczyć się tutaj kart, nie każdy może lubić tą delikatną losowość, która tutaj jest, no delikatną. Ona tu jest, bo to jest gra karciana, ale mimo wszystko moim zdaniem ta polana, którą tu mamy, to, że zagrywamy karty na tą polanę, to, że mamy limit kart 10 na ręce, a nie na przykład 3 czy 4, to sprawia, że ta losowość tutaj wcale nie jest taka bolesna i zawsze mamy coś do zrobienia. Plus jest jeszcze taki, że ta gra wymusza na nas, żeby nie iść w jedną formę punktowania, ponieważ z tego zgarniemy naprawdę mało punktów. Musimy zadbać o zbalansowany ekosystem, który tu zbudujemy, żeby faktycznie wycisnąć tych punktów jak najwięcej. Same drzewa przenoszą nam punkty, ale one są niczym, jeżeli nie mamy kart, które im podbiją jakoś punkty. Pojedyncze zwierzęta, okej, są, ale dużo z tych zwierząt da nam naprawdę dużo więcej punktów, jeżeli jeszcze jakieś konkretne gatunki się pojawią, więc musimy dbać o to, żeby ten las był naprawdę bogaty. No, dla mnie to jest absolutnie świetne. Czy Was taka forma rozgrywki zainteresuje? No to już jest tylko i wyłącznie Wasz wybór i Wasza decyzja. Jeżeli miałbym się do czegoś jeszcze przyczepić, to tak naprawdę wolałbym, żeby pudełko było mniejsze. Ja rozumiem, że pudełko jest takie, żeby w jakiś sposób wytłumaczyć cenę i pokazać, że ta gra jest czymś więcej niż tylko talią kart i że prostą rozgrywką, no bo jak komuś faktycznie powiecie same zasady tak na sucho, bez tego, co się dzieje na tych kartach, no to wychodzi prosta, banalna gierka, jakby to było jeszcze w małym pudełku, to już w ogóle ludzie by się od niej odbijali. Niestety tak to wygląda, że tych małych gier sporo osób nie docenia, a one naprawdę wnoszą całą masę frajdy do naszego życia. No ale rozmiarowo jakby ono było mniejsze, to by było bardziej mobilne, bardziej wakacyjne, bardziej do zabrania gdzieś ze sobą, mogłoby spokojnie być takiej wielkości jak plansza po złożeniu, natomiast tak to mamy w nim strasznie dużo powietrza, które przesłania taki tekturowy insercik. No tyle, no. To jest w zasadzie to, co mógłbym się doczepić do tej gry i no i tyle. Jeżeli będziecie mieli okazję, to naprawdę w nią zagrajcie. Takie jest Leśne Rozdanie. Chyba nie mam nic więcej do powiedzenia na temat tego tytułu. Moim zdaniem naprawdę warto w niego zagrać. To jest jedna z gier, która w ostatnim czasie była jednym z najprzyjemniejszych dla mnie zaskoczeń. Bo jak oglądacie mój kanał, to kilka ostatnich tytułów, które tu pokazywałem, no to były takie, no, spodziewałem się po nich czegoś więcej, wyszło jak wyszło. Tutaj nie spodziewałem się niczego, spodziewałem się raczej kolejnej grze o naturze, która będzie taka, no, przyjemna, relaksująca. Natomiast dostałem tutaj ogrom bardzo fajnych rozwiązań, które bardzo przyjemnie wpływają na to, co się dzieje na stole i na to nasze kombinowanie. I zbieranie tych punktów jest tu arcyprzyjemne. Przynajmniej moim zdaniem. Dajcie znać w komentarzach, czy mieliście już okazję zagrać w Leśne Rozdanie, czy interesuje Was ta gra, czy to, co Wam powiedziałem, przekonuje Was do tego, żeby po nią sięgnąć, albo przy nadarzającej się okazji spróbować. Jestem bardzo ciekaw tego, jakie jest Wasze zdanie na temat tego układania lasów i zwierzątek. Tradycyjnie też w opisie do filmu znajdziecie linki do Ceneo, w których sprawdzicie sobie, po ile ta gra krąży, jak, gdzie można ją wyrwać najtaniej. W tym miejscu bardzo Wam bym chciał podziękować za to, że korzystacie z tych linków, dzięki temu wspieracie moją pracę. Tam też Wam umieszczę dzisiaj link do ogólnych ofert Black Friday i Cyber Monday w Ceneo, więc jeżeli szukacie ogólnie jakichś prezentów okazji, nie tylko planszówkowych, możecie sobie tam też wszystko obczaić. Ze swojej strony naprawdę bardzo gorąco Wam dziękuję za to, że ze mną jesteście, że oglądacie moje filmy. Jeżeli ten materiał Wam się podobał, będę bardzo wdzięczny za zostawienie łapki w górę. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, to za zasubskrybowanie mojego kanału. W ten sposób dajecie mi kopa do tego, żeby tworzyć kolejne takie materiały. Dziękuję też wydawnictwu Rebel za nadesłanie Leśnego Rozdania do ogrania, sprawdzenia i podzielenia się z Wami moimi wrażeniami. I to już tyle. Dzięki wielkie. Do zobaczenia. Cześć!
Ty, ale tak sobie myślę, ta gra to nie jest o wycinaniu drzew, co? No nie, ona jest o sadzeniu drzew. To nie sądzisz, że się powinna nazywać jakoś szkółka leśna czy coś takiego? Ojciec, jak ty coś wymyślisz... w sumie racja.